W sierpniu Grzegorz Siwek został wyznaczony przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia funkcji wójta gminy Firlej po śmierci wójta Dawida Tarnowskiego. Przedterminowe wybory w gminie Firlej były wynikiem nieobecności większości radnych podczas sierpniowej sesji, podczas której miała zostać przegłosowana uchwała o nieprzeprowadzeniu wyborów. Nieobecność radnych, a więc niepodjęcie obradowania i głosowania nad uchwałą spowodowała konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Pierwsza tura odbyła się 22 października żaden z kandydatów nie uzyskał minimum 50% głosów, więc dwa tygodnie później mieszkańcy głosowali po raz drugi. To jaki wynik przyniesie druga tura wyborów było nie lada zagadką, szczególnie dla mieszkańców gminy Firley. Zdania były bardzo podzielone, a kampania przyniosła szereg dyskusji, a nawet kłótni internautów. 5 listopada pokazał jednak, że większość mieszkańców postawiła na Grzegorza Siwka. 1309 głosów to liczba, jaką uzyskał Grzegorz Siwek. Kontrkandydatka, natomiast Małgorzata Zagojska, zdobyła 1046 głosów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 50%. Wybrany wójt pokieruje gminą do planowanych wyborów samorządowych, a więc do kwietnia przyszłego roku.